Dzień dobry Państwu. Mamy niedzielę. Wczoraj o godzinie drugiej minutami chcieli bandyci napaść, wejść na posesję i zaraz będę wynosić śmieci, zobaczyć, czy samochody całe. I... No, ale ty spałeś jak zabity. I... Ja mogłem obudzić... Musiałem... No nic, no, nic ty powiesz, ale już teraz to nieważne. Ale co? No właśnie, ty głuchy jesteś, bo ty już nie myjesz. Ja nie wiem, że ja spałem jak zabity, tak? No ja cię obudziłem chyba. Major mnie obudził. No właśnie, ja niedobry jestem. Bo ja zasnąłem jak kamień i musiałem... Ja jestem leśny człowiek. Musiałem wezwać pomoc policji. Ty leśny człowiek, a ja leśny człowiek. Policję. Nie wiem, czy policja znalazła, ale was proszę z całego serca, nie przyjeżdżajcie nocą, bo naruszacie godzinę spokoju. Godzinę snu, że nie można w tych godzinach... A ja chcę powiedzieć, że jak ja... Że w godzinach... Ale daj, jak ja zacząłem rozmawiać, przepraszam bardzo, jak ja co chcę powiedzieć, ja normalnie, szybko mówię normalnie, a ty to po prostu tak rozmawiasz, jakbyś nie dał rady mówić. Że... No, właśnie. Że w godzinach... nocnych, który człowiek odpoczywa, śpi sobie snem słodkim, a wy przerywacie sen, a wy przerywacie odpoczynek, godzinę, tą, co człowiek musi spać, odpoczywać. Musi tą godzinę światło zapalić. Tą godzinę sobie odpocząć, a wy naruszacie, tak jak powiedziałem, spokój. Naruszacie godzinę, która dla człowieka należy się odpocząć. Dla każdego. Dlaczego wy tak robicie? Nie wiem. Dlaczego wy tak napadacie człowiek na człowieka? Nie wiem. Chcecie, a zwłaszcza na nas, którzy my nic dla was nie robimy. Chcecie nagrywać? Nagrywajcie. Co chcecie? Jedźcie do lasu, nagrajcie las sobie, nagrajcie ścieżki rowerowe, nagrajcie co chcecie, ale tylko nie ruszajcie tej godziny spokoju, co dla człowieka każdego się należy. Co człowiek musi odpocząć, co człowiek musi mieć tą godzinę
jak powiedziałem, snu. Tą godzinę spokoju. Może znowu chcieliście mnie pobić i tak dalej. Dlaczego wy to robicie? Nie wiem. Dla was chyba zadowolenie, czy co? Że mnie, że ja, co róż, bity przez was jestem, co róż nękany. Widzicie, major w domu. Nic nigdzie nie chodzi po lasach. Nic w domu. Właśnie chcę i nagrywam dla was to i major to, co my w domu robimy. No chyba ci pokazałem, jakie mieszkanie. A ty, pato, a ty, pato, zapraszam ciebie. Kurwa, to twoje najważniejsze, kurwa, twoje życie jest. A ty, pato, bo ja wiem, że to ty przyjeżdżałeś. Ze swoimi, może koleżkami, kolegami. Chciałeś napaść wieczorem, nocą. Bo dla ciebie ta godzina to jest raj. To jest raj, że ja dostaję bez przerwy po gębie. Żeby nie major obudził mnie, to wy by weszli z ciebie. No nie wiadomo, czy to. I ja proszę was wszystkich, jeżeli chcecie odwiedzać, to jest dzień, jest godziny dzienne, a nie nocne. Nocne godziny to odpoczywa człowiek. Każdy spokojnie musi odpocząć. Nie denerwować się. To jest Pan Bóg, Pan Jezus, Matka Boska przeznaczyła dla ich, dla każdego człowieka ten sen słodki, ten sen miły dla każdego człowieka, dla każdej osoby, mężczyzny, kobiety. A wy umiecie wieczorem, nocą, bo to noc, nie wieczór, ale noc, przyjeżdżać, naruszać mir, naruszać spokój. On narusza prawa autorskie. I powiem, pato, dlaczego ty tak robisz? Nie wiem, czy to ty, ale podejrzany jesteś u mnie. I powiem, nie chcesz w dzień przyjechać, porozmawiać. Nie chcesz. Nie chcesz, dlatego że ty w dzień twarz będzie widzieć wszystko, a w nocy maskę nałożysz jakąś czy coś i no tak samo i z koleżkami malował mnie. I z koleżkami chciałeś napaść na nas, ale to by się nie udało, bo major mnie obudził i dzięki Bogu dla majora i zareagowałem bardzo prędko i uciekliście. Uciekliście, bo zobaczyliście pomoc. Zobaczyliście pomoc, którą nie wiem, czy was zatrzymali, czy nie zatrzymali.
Ale wieczorem nie można jeździć samochodem ani niczym. Chyba skądś wracasz i ta godzina przeznaczona dla ciebie tylko od punktu A, od punktu wysiadania z autobusu, czy wysiadania z pociągu, do punktu B, do domu, do mieszkania. I w mieszkaniu rozbierasz się i łożysz się spać do łóżka. I sobie odpoczywa spokojnie. Człowiek, ludzie kochani, co wy robicie? Dlaczego wy tak myślicie, że to dla was się uda się, że to dla was będzie, jak powiedziałem na początku, raj. Będzie miło, że znowu Kononowicz dostał po gębie, a może, bo i major był, to może i major by dostał? Nie wiem, ale my by się bronilibyśmy się do ostatniego. Choć ja po szpitalu już troszkę lepiej chodzę, to wy naruszacie ten spokój, jak powiedziałem, ten mir, tą godzinę snu miłą dla każdego człowieka. Ludzie kochani, mam do was prośbę, nie naruszajcie tego, to nie ładnie tak, to jest brzydko, to jest niedobrze tak. Człowiek, tak jak powiedziałem, że człowiek człowiekowi źle robi. Chcecie przyjeżdżać, odwiedzić. Jest godzina ranna. Od godziny, już od 9. 10, 11, 12 do godziny 17. Ale ani godzina druga z minutami. Druga z minutami. Wy naruszyliście wczoraj godzinę spokoju dla nas. Godzinę snu miłej. Za to nie składam dla was życzeń noworocznych dla tych osób, które